Dzień dobry i witam was wszystkich bardzo serdecznie w udawanym gamingu. Ja jestem Avres, a to jest symulator sadownika. Tak naprawdę to nie, tak naprawdę to jest Farmer's Life. Nie daliście się oszukać, o wy. No w każdym razie, zbieramy się właśnie za zbieranie, tak. Dzień dobry i witam was wszystkich bardzo serdecznie w udawanym gamingu. Ja jestem Avres, a to jest symulator sadownika. No nie, tak naprawdę to nie, tak naprawdę to Farmer's Life. Ale jako, że jesteśmy przykładnym i dobrym obywatelem, postanowiłem, że ukradniemy wszystkie jabłka z sadu naszego sołtysa i je po prostu przehandlujemy, gdyż iż ponieważ on i tak tego sam nie przeje, handlować też raczej tym nie zamierzał, więc kurczę, no nie ma co się oszukiwać, pomożemy mu. Bo podejrzewam, że i tak nie ma kogo tutaj do wynajęcia, żeby pozbierał mu te jabłka. Jemu już się nie chce, widzę. Za samo pozwolenie na budowę chciał 5000, więc... Szczerze powiedziawszy, ja myślę, że to jest tak jakiś stary łapówkarz, więc troszeczkę trzeba sobie odbić tę cenę za pozwolenie. No i w ten właśnie sposób postanowiłem, że to zrobimy. Także sprzedajmy u Anny wszystkie jabłka. No i proszę, 720 do przodu. Tam jeszcze kilka drzew zostało. Także kilka drzew sobie ogarniemy. No i przede wszystkim, niestety pogoda jest paskudna. I z tego co pamiętam, to my też mamy jakieś jabłonie. Więc chciałbym troszeczkę cydru, myślę, potworzyć. Tych zacierów cydrowych. Zacierów cydrowych? Zacierów jabłkowych. O właśnie, tak. To jest zacier jabłkowy. To zacier jabłkowy chciałbym stworzyć. Ze wszystkich jabłek, jakie tylko mamy. No i zastanowimy się i zobaczymy tak naprawdę, czy możemy budować gdzie chcemy, czy jednak no trzeba w konkretnych miejscach. Jeżeli trzeba w konkretnych miejscach, no to już troszeczkę to jest gorsze. To już troszeczkę mniej mi się podoba. No ale mimo wszystko wybudujemy, co tylko będziemy w stanie. Konkretnie mówiąc, najbardziej mi chyba zależy na tym ulu. Bo ul daje nam miód, z miodu robimy sobie miód pitny, który jest dość drogi przy sprzedaży. I to nie ja obracam tą kamerą, ona sama się tak obraca. Nie wiem dlaczego. No, także ten ul chyba będzie pierwszą rzeczą, jaką wybudujemy. Mogę zaznaczyć drzewo? Dziękuję. A to? Fantastycznie, dziękuję bardzo. Tu już chyba to by było na tyle. Aha, no to wygląda. I panie dobry sołtysie, zebraliśmy wszystkie jabłka. Wiem, że pan nie prosił, ale jestem bohaterem, na jakiego nie zasługujecie, ale którego potrzebujecie, wiecie jak jest. Wiecie jak jest. 720. Za to ile? 600, 1320, no to nadal jesteśmy 3800 w plecy, że tak to ujmę. Potwierdź, pewnie, potwierdź. Przenosimy się tutaj, jasne, jasne. Jasne. Zamknij. Dziękuję. Pozbierajmy jeszcze te jabłka, bo tak jak wspomniałem... Aha, tu jeszcze trawa leży w ogóle. Ja czy przez zimę też będzie... Jezu, co to było? Oj, nie wiem, jakąś schizę miałem, że ktoś tu biegł. To chyba koń był. Ojo, nie wierzę. Nie wiem, co to było, nie mam pojęcia, o co chodziło. Zamyśliłem się i może dlatego. W każdym razie, tak jak mówię, zrobimy zacier. Ciekawy jestem, czy... Bo ta trawa nie leżała tutaj przez zimę, więc zastanawiam się, czy jeżeli ona będzie tu leżała, to automatycznie ona zgnije, zniknie czy coś. Czy się przerobi na kompost? Or whatever. Nie wiem, nie wiem. Przekonajmy się jeszcze. Dzień dobry. Tu już jest spoko, tu już jest spoko, tu jest ok. Wszystkie jabłka zebrane. Superowo. Sprawdźmy jeszcze te warzywka. No i jak prekrasno, godzinka, superowo. No to jabłuszka tu, proszę bardzo. Cukru mamy 8, czyli... Przepraszam najmocniej, jeszcze cukru brakuje. Żeby te zaciery robić. To już gorzej.
Spadaj, Heniek. Cześć. Chciałbym kupić od ciebie cukr. I chyba to by było na tyle. Nic więcej od ciebie nie potrzebuję. Dziękuję. To jeszcze na farmę trzeba podejść. 14 jest, powinna jeszcze być babeczka. Helenko. Helenko złociutka. Nema smoze trosecku kokainu. Już 15 cukru. Spoczko. Jeszcze bym stąd wziął? Chyba nie. Chyba nie. Dobra, farma Kazimierza. Zacznijmy może od podstaw. Zanim zajmiemy się budową, no to jednak warto byłoby ogarnąć troszeczkę ten nasz przemysł, że tak go nazwę. Także tak, cukier tu, dziękuję. Gość w dom, cukier do szafy. Czekaj, to tu nie powinno leżeć w ogóle, ale okej. I tak tam idę, mogłem to zabrać przecież. Ajajajajaj. Brilliant. Mamy dwie duże krowy już. Ale czat. Ale czat. Jakieś wiaderka by się zdało chyba kupić, czy coś. Tak latać za każdym razem z dwoma. Ile można? Coś chciałem i nie pamiętam co. Dobra, to. Super. Czy mogę wydoić? Nie mogę wydoić. A to? Nie mogę. Jugu krówko. Dobra, zaraz się napijesz, nie gadaj tu. Będzie okej. Okay. Będzie pan zadowolony. Będzie pan zadowolony. Dobra jest. Daj mi jeszcze wiadra, łyk. Wody łyk, przepraszam, nie wiadra, łyk. Oj, nawet się rozpogadza. Bardzo mnie to cieszy. Tu jest tylko 3. No, dobra, damy do 8. Tu mamy. Tu damy do 7. Jesus, trochę to takie monotonne jest. Ale no trzeba to zrobić jednak. Trzeba, jeżeli chcemy tego przemysłu trochę mieć. Bimbrowniczego. To warto byłoby się jak najbardziej tym zająć, nieprawdaż? Dobra, 5 i 10. Od razu drewno możemy tu wrzucić. Kiedyś gdzieś tu wrzucałem jakieś drewno. O, jest. Kurde, wrzuciłem wszystko. Myślałem, że jest jakiś limit. Super. Zaraz zbierzemy tam te warzywa, które są. Czekaj, jak to wygląda tu? Do 10, spoko. Oczywiście musiałem wypić wodę z wiadra, bo jak żeby inaczej. Szkoda, że automatycznie się te wiaderka nie przełączają. Przełączają. O. Pięć i 10, okej. A czekaj. Bo tutaj będzie zaraz przypał lekki. Jak się okaże, że tam wody nie mamy z kolei. Bo nie mamy prawie, okej. A dobra, wygarnij popiół. Gotuj. Zacier jabłkowy. Zacier jabłkowy. No i super. Pasto, nie wiem. Niech będzie tu. Mogę już zebrać? Mogę. Dobra, dawaj wszystko, co tu mamy. ...44 marchwie, wow! I 50 zimnioków. Aż to ci od razu rzucę.
Przecież najpierw zimnioki. 50 zimnioków! Żartujesz. Ale ty żresz dużo. Jak świn... No w sumie tak. Seems legit. No dobra, 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 dobra. My tu śmichy chichy. Tu są rzeczy ważne i ważniejsze. Dawaj ten młotek w ekwipunek. Proszę bardzo. Tam się bimber robi. A my w tym czasie, moi drodzy. B. Budowanie. Inne. Ul. Ul! Możemy! Gdzie chcemy! Ale czat. Ale czat. To ja chcę... Tam za domem są jakieś te... Habazie. To... No może... Nie, tu nie ma żadnych habaziów. Podejrzewam, że te habazie będą potrzebne. Więc ja bym chciał kilka uli. Co jest potrzebne, żeby to wybudować? 6 desek i 12 desek. Dobra, to weźmy wszystkie deski w takim razie. Ale czadersko. Dobra, daj mi 12 desek. B. Ul. Pyk. Nie wiem, czy one muszą być blisko siebie, czy nie. Cicho tam. Buduję teraz. B. Tak, wiem. Ależ to... Pszczoły trzeba złapać, czy coś? Nie, one same się pojawiają, okej. Okay. Super. O nie, brakuje desek. Tak, 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 wiem. Mamy tylko jeszcze 19, no to trzeba będzie jeszcze deski ogarnąć. A, czyli czeka nas zabawa w drwala. Co tu się wydarzyło? Dobra. No wiem, wiem. Hihi. Czadersko. Dobra, co jeszcze możemy wybudować? Skrzynia. To niepotrzebne. Lampa. O. Lampa to jest coś, co bardzo by się nam przydało. Tylko kosztuje dużo rzeczy. Czekaj, wiata, 1, 2, 3 boksy. 4 boksy. Ja nie wiem, po co nam taka wiata. Dobre na początek. Aha, nie, dobra. Ja bym chciał ten słup z lampą jednak. Mamy jeszcze deski. Bardzo mnie to cieszy, że mamy jeszcze deski. Dziękuję. O, kapusta jeszcze jest. Też dziękuję. Ja bym... Myślę, że dobrym pomysłem byłoby postawienie lampy gdzieś tu. Myślę, że to będzie najgorszy pomysł z możliwych. Ale chcę. Nie wiem, w którym kierunku... Tym. Okay. Pyk. Dobra, stać nas na jeszcze jedną lampę tak w ogóle. Więc co wy na to, żeby ją postawić? Tu. Tak. Czekajcie, w którym kierunku? W tym. Pyk. Boże, jak pięknie. Mamy jeszcze jakieś te deski? Mamy deski? Nie. To potrzebujemy złomu teraz. Dobra. Dobra, wiem. Już idziemy coś zeźreć. Już. Uno secundo momento, senior. Jak wygląda sytuacja z zacierem? Całkiem, całkiem, powiem szczerze. Dobra, zróbmy to tak. Zróbmy to w ten sposób. Cyk, przygotuj na zimno. Chleb na kromki. Czyli wszystko trzeba smażyć. Spożyj, spożyj. No lipa, no. Myślałem, że starczy na dłużej. No ale trudno, mamy ważniejsze rzeczy do roboty, jak na przykład doprowadzenie prądu. Także... W ogóle śmieszne, że żarówki nie potrzebowało. Czekaj, gdzie jest ten złom? Tutaj.
Daj mi tego z... nie pamiętam, ile tego było potrzebne. Dobra, 17. Zobaczymy ile... O kurde, zapomniałem, że to jest takie ciężkie. Dobra, sorry. Jeden, dwa, trzy, cztery. Super. Podejrzewam, że jeszcze będzie trzeba jakiś włącznik główny czy coś. Cześć, Muśka. Jeden, dwa, trzy, cztery. Trzeba jeszcze pożarówkę lecieć. O, panie. I wybudować pewnie to. Skrzynia nie. Włącznik główny. Właśnie. Włącznik główny. Weźmy go może gdzieś... tu. Nie wiem, czy on jest jakiś niezbędny, czy nie, ale... Dobra. Pięknie. A, i on sprawia pewnie... że automatycznie się te lampy będą włączać w nocy czy coś. Gdzie są żarówki, kiedy są potrzebne? Czekaj, czy my kupimy w ogóle coś takiego? Nie, już chyba nie kupimy. Już jest za późno na to, żeby kupić żarówkę. Niedobrze, niedobrze. Dobra, to zróbmy to w ten sposób. Weźmy siekierę. Kiedyś gdzieś tu kiedyś była, kiedyś. No jest, 32%, nie za wiele, ale zawsze coś. A, to zrzućmy od razu ten złom, który jeszcze tu mamy. A wiadro nie, karabin nie, młotek nie, kapustę nie, to mogę zrzucić na pewno. Deski też. Sypoczko, zaraz pójdziemy przehandlować tak na dobrą sprawę tę farbę. W sensie w następnym dniu, o, no, nie tak zaraz, ale no, no wiecie o co. Otwórz mi te wrota. Dziękuję. Dwa, trzy, cztery, no nie najgorzej. Dobra, pięknie. Pięknie, pięknie, tam zaciery się już chyba zrobiły, nie chcę, żeby się spaliły w ogóle. Daj, 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 daj. Dwie godziny się jeszcze będzie gotowało, więc brakuje wody, nie wierzę, to po prostu nie wierzę. Dobra, weź to wiadro, weź to wysyp, wszystko jedno gdzie. Daj wodę. Czy można w ten sposób oszukać system? Nie. Dobra, dorzuć wodę. Dorzuć wodę, gotuj. Sinka gotowana. Gotuj. Sinka gotowana. Sinka gotowana i szynka gotowana. Dziękuję. Pół godzinki mamy na to, żeby... żeby, kurczę, dostarczyć ewentualną jeszcze wodę. No, caki, caki, caki. Dobra. Może jakiś rosół byśmy ugotowali, czy coś? A, zaciery jabłkowe, cztery jeszcze są, dobra. Dobra, jest. To siekiera w dłoń. I lecimy z tematem w takim razie. Myślałem, że będzie to bardziej dynamiczne, szczerze powiedziawszy. Nie, kurde. Od nowa, o nie, o nie. Aj, Kaziu. Mógłbyś to trochę szybciej rąbać. Nie pamiętam, ile tego tam kurczę jest. Tyle. Dobra, jak to wygląda z tej perspektywy? Ile tu jest drewna? 22, dobra, rozpalowi. Niech się pali.
Wrzućmy tu z 18 i zacier jabłkowy. Dobra. Zacier jabłkowy. Dziękuję. Tutaj również. No puść mnie. Jesus, ja najgorsze miejsce na świecie w ogóle wybrałem, żeby to ustawić tutaj. Dobra. Tu niech się robi bimber. Czy też bardziej cydr. Ciemno w tej chałupie i cyk. Co jest? Żarówka się spaliła, czy co? Czemu nie ma światła? Halo? Spalone, nie! No chwilę mnie nie było. Możemy coś ugotować innego. Ile jeszcze ten ogień się będzie palił? Nie zwróciłem uwagi, ile się będzie palił. Godzinę czasu jeszcze, dobra, gotuj. Dobra. No, brakuje mięsa. Normalnie jestem zły, dobra. Kładziemy się w kimę w takim razie do 7. Ja mam nadzieję, że te pszczoły nie umrą teraz w okresie zimowym czy coś. I zachowaj mnie od zła wszelkiego. Tak, 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 dokładnie tak, dokładnie tak, tak było. Kurczę! Uff. Uff, już się bałem. Rozpalogień. Dobra, co by tu gotować? Nie ma mięsa. No możemy robić zacier jabłkowy. Trzy godziny. Kurde, jeszcze wody brakuje znowu. Niedobrze. Bardzo niedobrze. Taki stan rzeczy w ogóle mi się nie podoba. I serio, chyba pójdziemy, kupimy jakieś wiadra jeszcze, bo to tak latanie po dwa to nie ma sensu. Zacier jagodowy, proszę ja ciebie. Jabłkowy, przepraszam. 5 godzin. O panie, no to żem to świetnie rozegrał. Czekaj, to najszybciej będzie 3 godziny 46. 4 godzinki, powinno być ok. Nie powinno się tam nic zepsuć. Dobra, zamień to. Ile razy ja to napełniłem? Co jest? Dobra. Moglibyście mnie przepuścić. Dziękuję. Tam żarcia mają, to spoko. Tu widzę, wszystko pracuje na pełnej parze. I to wywal. Dodaj tu. Wiadra z wodą. Ile tej wody tu jest? 9, spoko. 6, mniej. 6. 4. Dobra, to dorzućmy wody. I 6. Dobra. I coś chciałem. Aha, butelkę pustą, no tak. Nie, jedna wystarczy. Weź butelki, dzięki. Nie mamy żadnego zacieru, niech to. Bo dopiero się robi przecież. Weźmy tak, w takim razie rzeczy na sprzedaż. Rzeczy, które będzie można przehandlować, dobra. Weź zjedz. Weź to daj tu.
To nie tu, ale tu będzie leżało. Ile jestem w stanie tego udźwignąć? Akurat tyle, fantastycznie. Targ w Zalesiu, moi drodzy, targ w Zalesiu. Ile mi dasz za gotowaną szynkę, byczku? Tomciu? 70. Nice. Pohandlujmy. Kup ode mnie, proszę ja ciebie, to wszystko. Dziękuję. Potrzebujemy pustych butelek i żarówek. Żarówki masz ty. Cześć. 3. Fajnie. Chciałbym ci sprzedać tę farbę, bo jest 4%. Kupić czerwoną, zieloną, pomarańczową i białą. Stać nas. Czemu nie? Cześć, pohandlujmy. Daj mi wiadro. Dziękuję. Dziękuję, cześć. Sprzedaj mi butelki. Dziękuję. Ja ci w zamian mogę bimber sprzedać. Dawaj do Tadeusza teraz. Bo pan Tadeusz pudełko chyba posiada. Nie posiada takich rzeczy, jakich my potrzebujemy. Bardzo niedobrze. To jest chyba wózek, który można podpiąć pod traktor albo rower. Ale nie wiem, czego chcę. Dzień dobry. Handlujmy. Sprzedaj mi butelki. Dziękuję. Masz wiadro? Masz wiadro. Fajnie. Dawaj teraz do tartaku. I od tych chłopów też trzeba kupić. Bo te chłopy mają tego dużo chyba, nie? Siema. Dzień dobry. Pohandlujmy. Nie macie. Ale żenuła. Bardzo mi się to nie podoba. Liczyłem po cichu, że będziecie mieli, ale widzę, lipa jest. Siema. Siema, siema. Dzień dobry. Czekaj, czy ja mam młotek w ekwipunku? Mam młotek w ekwipunku. Fantastycznie, dobra. No to co? Cyk. Jedna lampa gotowa. Cyk, druga lampa gotowa. A czy moglibyśmy podpiąć na przykład żarówkę jakąś tu, coś? Tu na przykład? Tak, tylko trzeba mieć... Jezu, ile tu lamp w ogóle będzie? A, daj mi jeden złomówce. Dziękuję. Prunt. Czekaj, gdzie tu jest środek? Gdzieś tu? Ach, tu też złom. Potwierdź. Buduj prąd. Cyk. Nic się nie dzieje. Butelki. Daj mi pustych butelek wszystkie. A, bo ty nie robisz nic. Weź te. Weź. Weź. Super. Chociaż podejrzewam, że ten włącznik tam trzeba kliknąć. Żeby to wszystko działało. A z licznikiem zepsutym to spoko. Zaraz zobaczymy, czy to tak działa. Tak. To jest główny włącznik prądu. Ok. Dobra, godzinka jeszcze. 40, ok. Ja bym chciał ugotować coś, jakieś mięsko zrobić czy coś. Nie zrobimy żadnego jedzonka. Jejejejej. Dobra, dawaj jaja na twardo w takim razie. Ile tego? Właśnie, jajka. 10 minut. To zaraz. Po kolei.
Nie chcę spalić tego jedzenia znowu. Zacier jabłkowy się przyda. Zaraz tam pójdziemy. Potrzebujemy jakiegoś żarełka. Minutka. Jakie wyczucie czasu, no no. Dawaj jeszcze raz. Korzystajmy to tak, jak się tylko da. No i zaraz się bierzemy za malowanie również, co nie? Bo mam parę takich pomysłów dziwnych. Żeby na przykład ul pomalować, albo coś. Już, już. Dzięki, dzięki. Tu woda jest. To dorzućmy od razu. No. No. Dobra. Super. No i teraz tak. Zabierzmy się może... Nie to. Zabierzmy się może najpierw. Za to, żeby uzupełnić te wiadra. No i przy czterech to już można się bawić, no bo co? Przynajmniej nie marnujemy tyle czasu, prawda? 11, 16, ile tam wchodziło? 20 czy 16? Dobra, przestań już tam marudzić. Pełne, 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 puste, dobra. To puste jeszcze napełnimy. Ten wóz przeszkadza mi tu bardzo. Chciałbym go stąd wyrzucić gdzieś tam, hen. Dobra, 10 jest maksymalnie. Tego nie będę uzupełniał. Podyszki. Podyszki. Niech będzie już. I tak mam to spoko. Dobra, zróbmy tak. Weź daj zacier, wygarnij popiół. 12 godzin, spoko. Rzuć zacier, rzecz jasna. Drewna już nie ma prawie w tym. Daj mi to drewno całe, dzięki. Okej. Dorzuć tak. Dobra, niech będzie. Wygarnij popiół, rozpal ogień. A wrzućmy tutaj to drewno jeszcze po 9, spoko, powinno być ok. No i super. Łap kurczak. Co my tu mamy? Dobra, to można zrzucić tu, te butelki tu, rzecz jasna, słoiki nie tutaj, słoiki będą tam. Jajka trzeba zebrać, właśnie, jajka, jajka, jajka. Super, super, proszę bardzo, dobra, już, wiesz. Cichutko tam, proszę, cichutko. Okej, skoro tu jesteśmy, no to tak, 28 jajek, spoko, to będzie do zjedzenia. Całkiem sporo żywności daje. Takie jajko. Dobra. To z uwagi na fakt, że mamy tę farbę. Ja bym chciał dom na inny kolor. Albo nie. Czekajcie. Czy wiata już jest pomalowana? Tak, na niebiesko. Dobra, to dach. Dach będzie pomarańczowy. Czy on już jest cały pomalowany? O tak. Tak. A te framugi też, czy... Od spodu się nie maluje.
Okej. Dobrze wiedzieć. Weźmy w takim razie drabajnę. Hono ino, przyjaciółko. Przyjaciółko drabajnu. Weź potrzebna. Tyk. Jesteś potrzebna, bo trzeba tutaj pomalować kilka rzeczy. Na przykład dach. Tylko nie mogę go dziabnąć. O, jest. Dobra. Ta strona będzie pomarańczowa. Ta będzie zielona. Bo dlaczego nie? Ta będzie biała. Monotonne kolory są nudne. To chyba jakaś flaga ma takie barwy. Irlandia chyba, zdaje się. Ten dom, kurde, niebieski cały, no tak... No fajnie, że jest, ale no tak... Se, to wygląda, trzeba będzie to zmienić. Ale za... Ej, upuść to, spoko. Drapuj się w takim razie. Mogę zejść? O, mogłem. Dobra. Ciekawe, co ile czasu pszczoły dają nam mleko. Nie no, dobra, bez przesady. Na czerwono. Ole krwisto czerwony. I zielony. Dobra. Najgorzej pomalowana stodoła ever. A, tu malujemy już z takim czymś, okej. Dobra. To bym chciał na biało. Przepięknie. Nie, na pomarańczowo nie, bo tutaj kurczę już jest pomarańczowy, no na zielono nie chodzi. No i superancko. Naprawdę najgorzej pomalowana stodoła. Uuu, też można pomalować. To nie. Zrobimy tak. Żeby jednak nie było im tam za gorąco. To na biało. Ja to źle postawiłem w ogóle. Bo one dzióbki mają z prawej strony. Ale lipa. Zbierz! Teraz nie ma co zbierać. Okej, ale jest taka opcja, to już jest fajnie. Traktor też mogę pomalować? Nie. Traktora się nie da, a szkoda. A to? To mogę. O, ja cię nie wierzę. A lampę też mogę? To zaraz pomaluję. Jezu, lampę też się da. Nie, to płot. O Boże, płot też się da. Serio, ile tej farby zostało? 11%, dobra. Chyba nie powinno się... Kurde, skończyła się. Chciałem ją sprzedać jeszcze. Dobra, to na jednym maźnięciu ile schodzi? 13%. Niech. Tak, żeby się dało jeszcze raz? Da się. Dobra. To już idzie na handel.
Biała też już idzie na handel. Tym jeszcze możemy pomalować jeden segment. To furtkę. Kurde, moja matematyka się nie będzie teraz zgadzała, czekajcie. Chyba wystarczy na to. Tak. Wspaniale. No świetna, kolorowa farma. Bardzo mnie to cieszy. Przynajmniej nie będzie taka jak każda inna. Dobra, jeden. Dwa. Daj mi trzy. I proszę bardzo, cztery. I tym akcentem, moi drodzy, zakończymy ten odcinek. Także ja mam nadzieję, że wam się podobało. Grał z wami Avres. To była kolorowa farma. Trzymajcie się i do następnego. Hej.